Witajcie przyjaciele, nazywam się Basia Rosłaniec i jestem tu, żeby wam powiedzieć o najważniejszej rzeczy w moim życiu. Ta rzecz zdarzyła się jakieś 10 lat temu, kiedy ja miałam depresję. Bardzo źle się miałam. Mimo tego, że moje życie wyglądało na zewnątrz bardzo fajnie, bo skończyłam fantastyczne studia, wyjeżdżałam na wakacje, chodziłam na zakupy, miałam wszystko to, co człowiek materialnie zabiega o te wszystkie rzeczy. Ale w sercu swoim czułam pustkę i czułam pewien rodzaj egzystencjalnej samotności. Nie wiedziałam, co to jest. Było mi bardzo źle. Było mi bardzo źle. I ja szukałam Boga. Szukałam Go wszędzie, ale Go szukałam we wszystkich złych miejscach. Szukałam Go w buddyzmie. Bałam się przyszłości, to chodziłam do wróżek. Bałam się o to, co się może stać w moim życiu. Czułam niepewność co do mojego życia. Latałam do wróżek, czytałam karty Tarota, dlatego, że chciałam wiedzieć, chciałam mieć poczucie bezpieczeństwa w tym świecie, który uważałam, że ten świat i to życie jest jakieś takie trudne do ogarnięcia. I ja wtedy zapoznałam się z ludźmi, którzy powiedzieli mi o żywym Jezusie. I to było bardzo ciekawe, dlatego że ten Jezus był mi pokazany nie jako Jezus w żadnej religii czy w jakichś tam obrządkach. To był żywy Jezus. Żywy Jezus. I to było bardzo dziwne dla mnie. Dlatego, że ja się nigdy przedtem nie spotkałam z taką informacją, że Jezus jest żywy, że On nie jest w jakichś sakramentach, że On nie jest jakby w obrazku. Dlatego, że ten Jezus z obrazka nigdy nic do mnie nie mówił. Nie miałam z Nim żadnego kontaktu. I ja zawołałam do Boga, ja powiedziałam: Boże, jeżeli Ty jesteś, ja chcę poznać prawdę, kim Ty jesteś. Czy Ty jesteś w kościele, czy Ty jesteś kler, czy Ty jesteś Buddą, czy Ty jesteś tym żywym Jezusem, o którym ci ludzie mi powiedzieli. I stała się niezwykła rzecz. Stała się najpiękniejsza rzecz mojego życia. Ja zwróciłam swoje serce do Jezusa i ja uznałam siebie za grzesznika. Ja uznałam siebie za osobę, która potrzebuje Jezusa Chrystusa. Ja uznałam siebie za osobę, która pragnie prawdy. Ja pragnęłam prawdy. Ja pragnęłam prawdy, dlatego że ja w swojej duszy cierpiałam. Cierpiałam dlatego, że ja nie miałam żadnego kontaktu z Bogiem. I stała się najpiękniejsza rzecz w moim życiu. Narodziłam się na nowo z Bożego Ducha. Przyszedł do mnie żywy Jezus. Żywy Jezus. I spotkałam się z miłością i z dobrocią. I to spotkanie zmieniło moje życie na zawsze. Ja jestem tutaj, żeby wam powiedzieć świadectwo, że ty też możesz pojednać się z Bogiem. Ale Jezus nazwał siebie jedyną drogą. Jest to jedyna droga, jest to jedyna prawda. Nie ma 100 tysięcy różnych dróg. Nie ma różnych dróg przez różnych zmarłych wstawienników czy pośredników. Nie ma takiej drogi, ona nie istnieje. Jest to droga ku zatraceniu. Jeżeli twoje oczy i twoje serce patrzy się na cokolwiek lub kogokolwiek innego niż żywego Jezusa, to jesteś na niewłaściwej drodze, bo Jezus sam siebie określił jako droga. Żeby pojednać się z Bogiem, musisz nakierować swoje serce przede wszystkim na prawdę o tym, że Jezus Chrystus 2000 lat temu umarł za ciebie, za ciebie. On wziął na siebie wszystkie twoje grzechy. To jest osobisty Zbawiciel. Tak, to jest Zbawiciel świata, ale to jest przede wszystkim osobisty Zbawiciel do życia każdego człowieka. Ja dzisiaj żyję pełnią życia tylko dlatego, że ja osobiście spotkałam Jezusa Chrystusa. To jest mój skarb i to jest moje szczęście. I Jezus oferuje ci pełnię życia.
oferuje Ci pojednanie i pokój z Bogiem. Jest to pokój w sercu, którego nic na tej ziemi nie może zastąpić. Jest to poczucie pokoju, poczucie stabilności. Jest to pewność mojej tożsamości, kim ja jestem w Jezusie Chrystusie. Ja oficjalnie dzisiaj mogę siebie nazywać dzieckiem Boga. A to dlatego, że ja przyjęłam zastępczą ofiarę Jezusa Chrystusa do mojego życia. Jezus jest moim światłem, to jest mój skarb, to jest moje wszystko, to jest moje spełnienie. I Jezus to nie jest żadna religia, Jezus nie jest zamknięty gdzieś w kościele. Jezus to jest spełnienie najgłębszego pragnienia każdego człowieka. Jezus to skarb. Już dziś skieruj swoje serce na żywego Jezusa Chrystusa i powiedz: Jezus, ja chcę Ciebie poznać, ja chcę Ciebie poznać, ja chcę prawdy. Jeżeli zrobisz to szczerze, jeżeli uwierzysz w sercu swoim, że Jezus Chrystus umarł za Ciebie i zmartwychwstał, i jeżeli wyznasz Go swoim Panem i swoim Zbawicielem, to narodzisz się na nowo. A kiedy narodzisz się na nowo, to wtedy będziesz miał pełnię życia. Pełnię życia już tu na ziemi. I będziesz miał życie wieczne z Jezusem Chrystusem. Dlatego nie zwlekaj, nie zwlekaj. I skieruj swoje serce na Jezusa Chrystusa, bo to jest jedyna wartościowa rzecz w życiu każdego człowieka. Jedyna prawdziwa rzecz. Bo to wszystko, co wypełnia ten świat, kiedyś się skończy. Kiedyś się skończy. I jeżeli nie pojednasz się z Bogiem w tym życiu, to będziesz na zawsze oddzielony od Boga. Bo Bóg już swój krok dla Ciebie wykonał. Dał Ci Jezusa Chrystusa. Jezusa Chrystusa. Dał Ci to, co najlepsze. Dał Ci to, co najpiękniejsze. Dał Ci swojego Syna. Abyś Ty miał życie wieczne. Nie ignoruj tych słów. To są najważniejsze słowa Twojego życia. Amen.